No to dzień dobry, miziaczki, w ten piękny dzień. Dzisiaj znowu plaszka. Znowu namiot. Znowu budzimy się, a przed nami grają w siatkówkę. Także mamy taki klimacik. Idziemy się ogarniać i myśleć, co dalej. Niedługo myśliwymi zostaniemy. Tyle myślimy. No i kochani moi mili, kurczę blade. W końcu człowiek się wziął za robotę. Jedziemy z kolejnym filmem. Montaże w takim miejscu są naprawdę przecudowne. Także pytałem, czy mogę tutaj usiąść, popracować, bo wiecie, to jak człowiek pracuje, no to nie jest tylko podłączyć komputer, tylko przy okazji już całą listwę, podłączyć dwa telefony, ładowarkę do kamery, ładowarkę do drona, komputer, no 6000 rzeczy, więc no ja zawsze wolę się zapytać, czy mogę w restauracji takie rzeczy robić, bo nie każdy sobie życzy kupować, kurczę, cyganów w knajpie. No ale co, no dobra, to porobione. Okazało się, że na Majorkę, nawet jeżeli chcemy z Barcelony na Majorkę cisnąć, to potrzebujemy testu. Więc tak czy inaczej, dobrze, że nie kupiliśmy biletów wczoraj, bo myśmy po prostu, przynajmniej ja bym po prostu pocałował klamkę. No i tyle, kurczę, pieczone. Więc ciśniemy chyba do Alicante, wyjeżdżamy się z Barcelony, jakoś ta Barcelona mnie, no nie wiem, jest skoro do mojego serca, jest to fajnie, ale czuję wewnętrznie, że muszę już stąd wyjechać. Mam nadzieję, że wcześniejsze odcinki wam się podobały. No, do Barcelony chyba już na razie nie wrócę. Także żegnamy się z tym powolutku i ciśniemy dalej przeżywać kolejne wspaniałe przygody. No, fajnie jest. No idziemy sobie. Jest gorąco, nie wiem jak u was w Polsce, ale u nas jest gorąco. Nie no, tak naprawdę wiem, że teraz w Polsce jest zimno. Robię to specjalnie. Jestem okropny. No. Wyjeżdżamy z Barcelony. Gdzie? Nie wiem. Lecimy przed siebie. O, w ogóle gościu na deskorolce i na wingu sobie ciśnie, nie? Patrzcie. Ale super. Świetna sprawa. Aż mi się chałupy przypomniały. No, dobrze jest. Dobrze jest, bo nie jest źle. To najważniejsze. Patrzcie, jakie dziwne gołębie mają w tej Hiszpanii. O, jaki ziomeczek mnie zagaduje. Dobra, chodźmy z nim pogadać. Jest godzina 17. Prawie 18. Wciąż jesteśmy w Barcelonie. Próbujemy się wydostać na różne sposoby. Jeździmy autobusami na różne miejsca. Byliśmy w Lidlu, staliśmy tam, staliśmy tu. Jeden autobus w ogóle nam się nie zatrzymał. Pokaż, jak jesteśmy smutni. Ale my jesteśmy... Tacy jesteśmy smutni. No i co? No i pewnie dzisiejszego vloga nie będzie. Znaczy będzie jutrzejszy. W sensie tego wczorajszego nie było, bo dzisiejszy jest teraz, który był wczoraj. Wiecie, o co chodzi. Ale patrzcie, tam jest kolejny piękny pomnik, który właśnie zasłonił mi autobus. Tam jest pomnik. Au! No i taki... No... No i w sumie to nic ciekawego, idziemy po prostu, próbujemy się wydostać. Mam dość, chcę iść z dużego miasta. Potrzebuję wiosek, potrzebuję lepianek z różnych dziwnych substancji. Potrzebuję spokoju i ciszy. Dość miasta, już, dość. Wsiedliśmy do byle jakiego pociągu, a tak naprawdę to autobusu. Jesteśmy w mieście, które nazywa się Sierra. Jesteśmy znowu w dupiu, ale jest fajnie. Totalnie. Błądzimy, błąkamy się, kręcimy koła i idziemy, no człowiek nie taki. Kogo to był pomysł? Kogo ja się pytam? Ej, tam jest ten zamek. Zamek tam jest. London Eye. Dobra, kochani. Przegięło się, jest 22, a my wciąż nie wyjechaliśmy z Barcelony. Mamy już taką głupawkę. Grażyna tutaj bierze i już zaczyna męczyć. Grażyna, nie rób mi tego, chociaż dzisiaj, błagam. Błagam, nie rób mi tego. Dobra, koniec tego. No i kochani, przyjechaliśmy do Costa Brava, złapaliśmy stopa.
z taką kolumbijską babeczką, która cały czas nas zagaduje i krzyczy na mnie, że jestem... Cayo Pinto. Jestem Kuba Ayahuasca, youtuber Ayahuasca. A Basia to Barbara Vegana. I tak się śmiejemy w sumie. Ale patrzcie ogólnie, jak tu ładnie w nocy. W sumie to nic totalnie nie widać. I myślę, że jutro wam będę opowiadał o tym miejscu. Natomiast w końcu dzieją się przygody. Idziemy coś zjeść. Zobaczymy, co się podzieje ciekawego. Przygoda każdej chwili. Szkoda. Costa Brava. Odwróciliśmy kierunek, więc prawdopodobnie pokrążymy trochę tutaj po plaszkach. I będziemy cisnąć w Pireneje. No bo czemu nie? Człowiek taki, co by w Pireneje nie pojechał. Co się właśnie odjebało? Jest 6 rano w ogóle. Jest 6 rano. Spaliśmy u tej dziewczyny, co widzieliście wcześniej ujęcie, że nie chciała być nagrywana. Właśnie miała przeczucie, że ona jest jakaś dziwna. I faktycznie była porąbana. Czujecie, że śpimy sobie u niej. Śpimy po prostu. Po całym dniu widzieliście, co się działo. Ogarnianie. I nagle godzina 5. A tu słyszymy głos translatora, taki wiecie, robotyczny głos bez emocji. Nowa przygoda. Dzień dobry, nowa przygoda. Czemu tak. Nie, coś takiego. Czemu nie? Dzień dobry, nowa. I takie zapętlone. Mówię, o kurwa, się odjebało. I ona takie oczy cały czas wyrąbane. Po 1,5 godziny snu. Ona w ogóle chyba nie spała, nie mam pojęcia. I takie, o co chodzi, nie? I że się zbieramy, że nowa przygoda. I takie miała dziwne rzeczy w domu, takie figurki bardzo creepy. A przed snem jeszcze wczoraj opowiadała nam jakieś historie, gadaliśmy tam po hiszpańsku i podbija do takiego ołtarzyka, do takiej komody i tam masz zdjęcie. I pokazuje na te zdjęcia, o, ten nie żyje. O, Ibiza, ten nie żyje. I takie, what, straszne rzeczy, naprawdę. Dziwne, nie wiem. Chcesz coś dodać? Jest 5 rano, a my wyszliśmy z jakiegoś budynku skądś. I'm speechless. Ja nie wiem. Idziemy szukać miejsca do spania, bo ja jestem totalnie dętka. Idziemy w lewo, tam jest park jakiś. Snyk. I co jeszcze? Nie wiem. No, dziwne. No i co, kochani, na totalnym zmęczeniu rozłożyliśmy się na plaży i powiem wam, że plaża robi robotę. Troszkę pogoda jest zepsuta, bo jest pochmurnie, ale patrzcie na to. Jest pięknie. Jak jest? Tak jest. Patrzcie, kochani, normalnie jaka plaszka piękna, cudowna, wręcz wspaniała. To są takie skałki, jest taka skarpa. Nasz namiot jest w ogóle tutaj. Tam jest jakaś mała knajpka, więc to w ogóle się dobrze składa. Mam nadzieję, że się napijemy kawy w ogóle tutaj jeszcze. A później pójdziemy tam. A jak pójdziemy tam, to już będzie tylko lepiej. Aha, proszę tak nie robić, zakaz jest mokrymi, zimnymi rękami, jest zakaz, już, baba won, koniec, nie, zakaz. No i tak sobie tutaj dogadzamy, robimy sobie śniadanko, dzisiaj wjechała buła z Lidla z takim serkiem ziołowym, ze szpinakiem, z ogórkiem takim gruntowym, no i ja z szynką, nie? Bo mięso jest spoko. Jemy sobie w takim klimacie w ogóle, ale kurde, grubo. Pięknie jest. Słuchamy sobie muzyczki, tylko że musiałem wyłączyć ze względu na prawa autorskie. Mamy jeszcze paprykę, witaminki się muszą zgadzać. No i orzeszki, co by też trochę tłuszcze i proteiny też się zgadzały. To jest naprawdę przyjemnie.
Tak, nagrywam kanapkę jak prawdziwy influencer. A co? Źle? No, także bawimy się. Więc podsumowując dzisiejszy odcinek. Nic się nie działo. Znaczy fajnie było, piękny dzień. Nie lubię dużych miast, bo zawsze ciężko mi jest z nich wydostać, bo zawsze przekombinuję. Zawsze będę próbował robić jakoś tak, nie tak jak po prostu powinno się robić. Koniec końców zawsze i tak wychodzi tak, że powinienem zrobić to, co powinienem zrobić na samym początku i z tym walczę, ale nie, bo ja zrobię po swojemu, bo ja pójdę, zaoszczędzę czas, pieniądze i wszystko. A koniec końców tracę najwięcej czasu i tracę najwięcej pieniędzy. Więc podsumowując, uczę się dużych miast. I co? I nie wiem. Historia z tą babeczką była co najmniej dziwna. Może dziwna akcja. W ogóle to było niesamowite. Ona sobie wczoraj pojechała gdzieś, uciekała przed mężem. Nie, to jak się w tym mieszkaniu zachowywała, to jakby nie była u siebie totalnie, jakby się włamała do jakiegoś gacha albo do kogoś. A zabawne jest to, że teraz przechodziła tędy przed chwilą tam, ale chyba nas nie zauważyła albo nie chciała nas widzieć. No nie, no jaja jak berety, naprawdę. Moje dziwna akcja. Dziwna akcja, hemoglobina. No i co, kochani, no takie będą vlogi. Odpoczywamy. Piękny dzień, piękna plaża. I co, i zaczynamy nagrywać kolejny odcinek, który zobaczycie już wkrótce. Buźka.